Wywiad dzisiaj z radnym panem Łukaszem Węgłowem. Dzień dobry. Z którym zdaniem też jest Fundacja Stańczyka. I moim pierwszym pytaniem będzie tak generalnie, jak ocenia pan funkcjonowanie dzielnic w Polsce? Trudno mi ocenić funkcjonowanie dzielnic w Polsce. Mogę ocenić funkcjonowanie dzielnic w Krakowie. Jest wiele rzeczy, do których mam zastrzeżenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie dzielnic w moim mieście. To w sumie tak, jaki jest największy problem pana zdaniem dzielnic tak ogólnie na takim poziomie systemowym? Właśnie łatwiej byłoby wymienić wady dzielnic niż ich zalety. No pierwsza podstawowa wada to jest taka, że jest bardzo niedużo uregulowań prawnych dotyczących dzielnic. Właściwie nie ma czegoś takiego jak dzielnica w prawie. W prawie jest jedynie mowa o jednostce pomocniczej samorządu terytorialnego i może być przez to rozumiane jako dzielnica, ale może też być rozumiane osiedle. No i to jest podstawowy problem. Uważam, że jeżeli chodzi o dzielnicę, powinna być może nawet osobna regulacja prawna, nawet nie albo odpowiedni rozdział w ustawie o samorządzie terytorialnym, albo być może nawet osobna ustawa o radach dzielnic. Bo rady dzielnic są bardzo specyficzne i uwarunkowania prawne dotyczące dzielnic powinny być inne niż w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego wyższego rzędu. Czyli co można byłoby zmienić, żeby one funkcjonowały lepiej? Tak? Czyli właśnie ustawa, czyli na przykład statut konkretnego miasta, nie byłoby tak, że miasto wymyśla, tak w skrócie, tylko jakby narzucić wszystkim miastom taką samą regulację. Nie, ja bym widział to trochę inaczej. Ja bym widział, że wszystko tak, no, być może nawet osobna ustawa, nawet bym poszedł tak daleko, nie tylko zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym, ale generalnie ta ustawa powinna zakreślać pewien zakres, którym rada, no operujmy Krakowem, która Rada Miasta Krakowa mogłaby konkretyzować na konkretnych przypadkach. Na przykład liczba radnych. W ustawie o samorządzie terytorialnym jest zapisana sztywna liczba 15 radnych poniżej 20 tysięcy i 21 powyżej 20 tysięcy. I to jest błąd. Akurat tu uważam, że rady miasta powinny mieć pełną swobodę, jeżeli chodzi o liczbę radnych, może ograniczoną przez pewne widełki, na przykład od 7 do 21 radnych, dlatego że dzielnice są różne. Są dzielnice typowo wielkomiejskie, gdzie jest dużo bloków i tam liczba radnych powinna być inna od dzielnic, które mają charakter jeszcze półwiejski, pół taki agralny. Więc generalnie Rada Miasta Krakowa miałaby bardzo szeroki zakres kształtowania tego ustroju, ograniczanego z góry i z dołu przez ustawę. I teraz tak, troszeczkę idąc w drugą stronę. Czy pana zdaniem partie polityczne mają wpływ na dzielnicę, tak? W tym sensie ogólnym. Ogromny. Gdzie partie polityczne mają ogromny wpływ na dzielnicę, za duży wpływ na dzielnicę. Pytanie, czy jest możliwe w ogóle uniknięcie takiego wpływu. No, moim zdaniem jest to nieuniknione. No, partie polityczne mają wpływ na wszystkie praktycznie sfery naszego życia, więc pytanie, dlaczego akurat te dzielnice miałyby być wyjątkowe. Jedyne, co możemy dążyć, to do tego, żeby ten wpływ był jak najmniejszy. I można tutaj pewne rozwiązania prawne zaproponować, które te wpływy będą zmniejszały. Na przykład, żeby wybory do rad dzielnic nie odbywały się w tym samym terminie co wybory samorządowe, ale na przykład mogą się odbywać albo w osobnym terminie. Tutaj oczywiście problem jest z frekwencją, ale mogą się też odbywać połączone z innymi wyborami, na przykład wyborami prezydenckimi, czy nawet wyborami do Parlamentu Europejskiego. Druga rzecz, być może warto się zastanowić, że w przypadku radnych dzielnicowych powinno być tylko nazwisko na liście wyborczej, na karcie wyborczej, bez żadnych partii, stowarzyszeń czy innych rzeczy. No, radny dzielnicowy odpowiada za swoje działania swoim nazwiskiem. Jest to jedno z rozwiązań. No, takich rozwiązań można zaproponować wiele. No, wpływ zawsze będzie. Powinniśmy dążyć do tego, żeby ten wpływ partii politycznych był jak najmniejszy. I czy pana zdaniem w Krakowie jest cały czas taki silny wpływ tych partii? Bardzo duży. Bardzo duży, za duży. Mhm. Czyli najlepiej byłoby po prostu zminimalizować ten... Jak najbardziej. No nie jest to możliwe w pewnym zakresie. No można się zastanawiać nad rozwiązaniami, które to zminimalizują. Czy to jest możliwe, no to już jest osobna kwestia. Dobrze, to teraz przejdziemy do pytań dotyczących dzielnicy. Prawnik Czerwony. I jak ocenia pan funkcjonowanie rady tej dzielnicy? Wolałbym nie udzielać odpowiedzi na to pytanie. A co można poprawić? Widziała pani, była się pani na sesji, widziała pani wszystko, co się dzisiaj działo. Była pani na poprzedniej sesji, widziała pani, oglądała poprzednia sesja. Spójrzmy na te dwie sesje, kurtynę miłosierdzia, nie rozmawiajmy na ten temat. Dobrze, ale na przykład co można poprawić? W takim razie już nie mówiąc, co jest złe, czyli co dobrego można było wprowadzić w funkcjonowaniu takiej rady. Wie pani, nie wszystko da się zapisać w paragrafach i w statutach. No, mieliśmy dzisiaj przykład nadużywania zakończenia dyskusji.
Najpierw zarzucono mi, że nieprawidłowo wykonałem pewną uchwałę. Kiedy próbowałem się z tego wytłumaczyć, to jeden z radnych zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i został przyjęty i zakończenie. No, nie da się wszystkiego niestety wpisać prawa. No, tutaj powinny być jeszcze obyczaje, zwyczaje i kultura osobista radnych. Tego nie wrzucimy do żadnej ustawy. A szkoda. A jak ocenia pan funkcjonowanie komisji w Radzie? Za dużo. Za dużo jest komisji w Radzie. No może to trochę dziwnie brzmi, biorąc pod uwagę, że sam jestem szefem jednej komisji, Komisji Rozwoju i Innowacji. Aczkolwiek uważam, że problem nawet nie jest ilość komisji, tylko problem jest taki, że komisje są dodatkowo płatne, więc tworzy się komisję podradnego. Ja chętnie, dla mnie jest obojętne, czy będę dostawał te 100 zł więcej za przewodniczenie komisji. Uważam, że komisja jest narzędziem do realizacji pewnych rzeczy, na przykład bramek wojpowskich, czy tych kamer, o których dzisiaj mówiliśmy na sesji, czy innych rzeczy związanych ze ścieżkami rowerowymi. Uważam, że w statucie powinien być zapis, że tylko na przykład 3 komisje są płatne. 3 komisje najważniejsze. Jakie komisje najważniejsze, no to też trzeba byłoby ustalić. Rada dzielnicy może sama wybrać, no ale jest absurdalne, że u mnie w dzielnicy jest 14 komisji. No to jest absurd, że praktycznie wszyscy radni mają komisje. Dlatego może nie mówmy zbyt dużo o mojej dzielnicy. Dobrze. Bo i tak. Jak ocenia pan pracę radnych? Są radni, którzy są naprawdę wyjątkowi. Są radni, którzy są radnymi od wielu kadencji, którzy przetrwali wszystkie burze, którzy są naprawdę prawdziwym głosem swoich mieszkańców. To jest to radna Daniela Pazurkiewicz, Małgosia Janiec, radny Wojs, radny Kasznik. To są radni po prostu opoki. To są radni, którzy zawsze bez względu na koniunkturę polityczną zawsze będą przez mieszkańców wybierani. To są przeważnie radni niezależni, niepolityczni. Są też inni radni. Na tym i to zostawmy. Dobrze. A jak ocenia pan zaangażowanie mieszkańców w dzielnicy? Zerowe. Zerowe, nie minimalne, nie małe, zerowe. I to jest wina nie mieszkańców. To nie jest wina mieszkańców, że ich zaangażowanie jest zerowe, bo to jest wina dzielnic, to jest wina sposobu, w jakim dzielnice są tworzone. Dlatego jestem też gorącym zwolennikiem tego budżetu obywatelskiego czy partycypacyjnego. To przyjdziemy później, tak, okay. Będzie pytanie. A jak to właśnie kontakt samej rady, czy nawet tych komisji, prawda, które mają być wyspecjalizowane, jak wygląda ich kontakt z mieszkańcami? Była pani na wielu sesjach. Na ilu sesjach byli mieszkańcy? Chociaż jeden. Generalnie mieszkańcy rzadko przychodzą na sesję i w sumie nie wiem, czy trzeba od nich wymagać, żeby przychodzić. A dlaczego nie przychodzą na sesję? Bo nie wiedzą, kiedy jest. Na przykład, to jest pierwszy problem. Nie wiedzą często, że istnieje coś takiego jak rada dzielnicy. Problem jest taki, że kompetencje rad dzielnic są bardzo małe. No, po co przychodzić do organu, który tak na dobrą sprawę nic nie może zrobić? No, bo co może radny dzielnicy? Może napisać pismo, może coś zaopiniować pozytywnie, negatywnie, trafia to na biurko jakiegoś urzędnika i później trafia do kosza. To jest podstawowy problem. 5 milionów złotych, które miasto Kraków przeznacza na rady dzielnic, mogłyby być o wiele lepiej wydawane. A na przykład jak można było polepszyć ten kontakt jeszcze? Kontakt? Nie trzeba zacząć od kompetencji. Kompetencje są najważniejsze. Będą kompetencje, będzie kontakt. A jak pana zdaniem przebiega współpraca z Radą Miasta Krakowa? Jak radni, prawda, jako właśnie ci, którzy powinni przekazywać te problemy lokalne? Kiedyś byłem przeciwnikiem tego, żeby można było łączyć funkcję radnego miasta Krakowa i radnego dzielnicowego. Mamy tutaj przykład, że jeden z naszych radnych jest również radnym miasta Krakowa, a w innych dzielnicach też to występuje. Kiedyś byłem tego przeciwnikiem. Teraz się zastanawiam, przeciwnikiem z tego prostego powodu, że często się tworzy wtedy drugi ośrodek władzy. Że oprócz przewodniczącego, który formalnie de jure jest rządzi radą, to de facto tworzy się drugi ośrodek władzy. Jeżeli te dwa ośrodki ze sobą współpracują, to jeszcze jest ok. Jeżeli te dwa ośrodki się zwalczają, to mamy problemy. Rada Trzeciej Dzielnicy jest chyba doskonałym przykładem na to, że to rozwiązanie drugie również się zdarza. Ale z drugiej strony uważam, że takie może takie przełożenie bezpośrednie do Rady Miasta Krakowa z poziomu dzielnic też jest korzystne. Można zastanowić się nad rozwiązaniem, czy sprawa radnym miasta nie może być jednocześnie radnym dzielnicowym. Czyli oprócz tej puli radnych dzielnicowych wybieralnych przez ludzi w wyborach, czy też nie powinni być radni de facto z mocy prawa radni miasta, którzy wtedy też jednocześnie są radnymi dzielnicowymi. Czy takie rozwiązanie nie byłoby lepsze? Trudno mi powiedzieć. Jest to na pewno temat do dyskusji. Widzę plusy i minusy jednego i drugiego rozwiązania. A współpraca z Urzędem Miasta Krakowa z kolei? No, myślę, że Rada Dzielnicy jest trochę traktowana czasami jak zło konieczne, czy nawet zło bez przymiotnika konieczne. Jest też współpraca, ale też wynikająca nas po prostu z niskich kompetencji. No, jakiś strzęs zajmować się jakimś organem, którego kompetencje na dobrą sprawę pokrywają się z kompetencjami innych urzędów miejskich typu ZBK, ZIK czy ZO.
Podstawowy problem, jaki jest z radami dzielnic, to tak na dobrą sprawę nikt nie określił podstawowego pytania, czym powinny być rady dzielnic. Czym ma być rada dzielnicy? Czy to ma być rada miasta w miniaturze, co jest uważam błędne, czy też to powinien być zupełnie inny organ samorządu terytorialnego, o zupełnie innych właściwościach, o zupełnie innym trybie wybierania, o zupełnie też innych kompetencjach. Ja jestem zwolennikiem tego drugiego rozwiązania, ale wielu z tych problemów nie da się rozwiązać na poziomie uchwał Rady Miasta Krakowa czy zarządzeń prezydenta. Potrzebna jest moim zdaniem ustawa krakowska, czyli osobny akt prawny regulujący ustrój drugiego co do wielkości miasta w Polsce. A jak jest z wpływem partii politycznych w dzielnicy? Plemnik Czerwony. No, jak... Czy wybija się, czy może właśnie... Podobno są dzielnice, podobno to tak, podobno, podobno też istnieje Yeti, podobno też kiedyś odkryjemy, jak zbudować wielka stopa. Podobno są dzielnice, gdzie tego wpływu nie ma, ale nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Dlatego pytamy. Na pewno trzecia dzielnica nie jest przykładem na to, że polityka nie przekłada się na dzielnicę. Zresztą nie musi pani szukać daleko przykładów. No tak. Dobrze, a teraz co pana zdaniem się dzieje najważniejszego teraz w dzielnicy? Jakie są potrzeby dzielnicy Plemnik Czerwony? Największe problemy tej dzielnicy? Największe problemy to problemy takie same mniej więcej jak Krakowa, czyli małe, niski budżet, dużo zadań, niski budżet. Przede wszystkim nawet, powiem, że nawet może nawet nie pieniądze. Nawet tutaj zaryzykuję taką dosyć ekstrawagancką tezę, że to nie jest problem z pieniędzmi, tylko problem jest sposób, w jaki te pieniądze są wydawane. Często to są absurdalne wydatki, kompletnie niepotrzebne, robione ewidentnie pod konto określonej grupy wyborców nawet, użyję takiego słowa, procedury są beznadziejne. No żeby przykład, nie opłaca się na przykład remontować czy budować małych chodników, bo koszt całej procedury związanej z takim remontem przez budową przekracza wartość tego chodnika. No, nie wynika to ze złej wiedzy czy ze złej woli dzielnic, wynika to z beznadziejnych przepisów, na przykład prawa budowlanego, artykułu 29, który przewiduje pewne odrębności, jeżeli chodzi o na przykład o remonty czy o budowę miejsc parkingowych do 10 miejsc, bo na przykład zamiast pozwolenia mamy zezwolenie, ale to też jest ogromnie czasochłonna i kosztowna procedura. W takiej ustawie krakowskiej moglibyśmy zawrzeć na przykład trzeci tryb. Tryb zarezerwowany na przykład wyłącznie dla rad dzielnic. Jeżeli rada dzielnic chce wyremontować chodnik albo zbudować chodnik, to jest specjalny tryb, maksymalnie uproszczony, maksymalnie mało kosztowny i szybki, żeby ten chodnik zrobić. Chyba pani przykład tutaj na sesji jeden z radnych powiedział, zróbmy remont tamtego chodnika, robota papierkowa zajmie 2 miesiące. I to podał te 2 miesiące jako przykład szybkiej roboty papierkowej, że 2 miesiące wystarczy, żeby papierki zostały zrobione na to, żeby wyremontować chodnik. Czy dla mnie 2 tygodnie to byłoby za dużo w takim przypadku? No tak. No dobrze, to przejdziemy do części o budżecie partycypacyjnym. Więc pominę pytanie, czy pan o nim słyszał. Tak. A nie jest to wcale takie oczywiste. Tak. No i jak to jest, znaczy już teraz w sumie, mówiąc na przykład o tym projekcie dzielnice się liczą, no to już wiem, że nie zostanie to wprowadzone. No, ale jakby pan ocenił taką możliwość prowadzenia go nawet nie przez jakieś inne organizacje, właśnie w dzielnicy Plemnik Czerwony? Czy wydaje się pan to możliwe, czy... Ja żałuję, że w ogóle temat budżetu obywatelskiego nie był omawiany na sesji Rady Dzielnicy. Nie wiem, jak to się stało, że w ogóle nie było dyskusji na ten temat tutaj w trzeciej dzielnicy. Ja byłbym zwolennikiem takiego rozwiązania, tylko proszę pamiętać, że ten budżet obywatelski też ma wiele wad. Pierwsze pieniądze na budżet obywatelski daje Rada Dzielnicy ze swojego budżetu, więc muszą wykroić, jakieś zadanie zlikwidować po to, żeby dać te pieniądze. Już z tego pierwszego powodu dzielnice nie są entuzjastycznie nastawione do budżetu obywatelskiego, tylko 3 dzielnice, czy tam 4, ostatnio jedna dołączyła się, tylko 4 dzielnice na 18 dzielnic wzięło udział w tym projekcie. Dlaczego? No bo koszula jest bliższa ciału. Nie będziemy dawać pieniędzy komuś obcemu, skoro my i tak mamy mały budżet. Więc gdyby ten budżet obywatelski miał mieć sens, to powinien być osobne źródło finansowania, duże źródło finansowania. No myślę tutaj o kwocie co najmniej kilkuset tysięcy. Biorąc pod uwagę sytuację budżetową miasta, można by pomyśleć o 1, 2 czy 3 dzielnicach, które by otrzymały na przykład 1 000 000 zł do wydania właśnie na tej zasadzie. Dodatkowe pieniądze, zobaczyć jak to będzie działało, jak to będzie się mieliło. To jest pierwszy problem. Drugi problem to jest taki, że dzielnice mogą dać pieniądze tylko na budynki i na grunty znajdujące się we władaniu miasta Krakowa lub Skarbu Państwa. Na pierwszy rzut oka to ma sens, no bo jaki jest sens wydawania pieniędzy na przykład na zamalowanie wulgaryzmów na budynku należącym do wspólnoty czy do spółdzielni mieszkaniowej. Ktoś może powiedzieć, to niech ta wspólnota to zamaluje te wszystkie wulgaryzmy czy spółdzielnia mieszkaniowa, a my dajemy na pieniądze należące do budynków do miasta. Tak,
W teorii ma to wielki sens, ale w praktyce nie ma to żadnego sensu, dlatego że te wspólnoty są za biedne. Są za biedne na to, żeby remontować chodniki, są za biedne na to, żeby wymieniać windy, są za biedne na to, żeby zamalowywać wulgaryzm, bo im ludzie po prostu nie płacą pieniędzy, nie płacą czynszów, a ktoś, kto ma wiedzę na temat ustawy o ochronie praw lokatora, jest w praktyce nieusuwalny. Więc jeżeli ma naprawdę być ten budżet obywatelski, to też powinno być zlikwidowane takie sztuczne ograniczenie. Bo to ludzie sami wiedzą najlepiej, na co wydawać pieniądze. Pani, ja, nasi sąsiedzi, jak się spotkamy, to sami wiemy, co jest największą bolączką na naszych osiedlach. Wiemy, gdzie można złamać nogę, wiemy, co nas denerwuje, co nas irytuje, potrzebne nas są pieniądze. Ale znajdziemy jakiś projekt, przyjdziemy na sesję Rady Dzielnicy i nagle się okaże, nie. Bo zarządzenie prezydenta numer 2281, paragraf 7 tego zabrania, i to nie rzucam tych cyferek tak z powietrza, ale to jest prawda. 2281, zarządzenie, paragraf 7 mówi wyraźnie, że pieniądze z priorytetów mogą być wydawane tylko na tereny, tylko na grunty, tylko na obiekty należące do miasta. I to trzeba przede wszystkim zmienić. I to jest masa jeszcze takich rzeczy, które trzeba zmienić. No ja się boję, że ten pierwszy taki etap tego budżetu obywatelskiego, on zniechęci do dalszych kroków, że on się okaże z powodu tych ograniczeń, o których mówiłem przed chwilą, okaże się, że ten pierwszy program nie wypali, no i wtedy wszyscy powiedzą, no nie wypalił pierwszy etap, no to nie przechodzimy, zabijamy budżet. A ten budżet obywatelski jest świetnym sposobem na to, żeby mieszkańcy przychodzili do dzielnicy, żeby przychodzili na sesje, żeby rozmawiali z radnymi. Ta zerowa frekwencja wynika między innymi z tego, że ludzie nie mają poczucia, że mogą uczestniczyć w życiu dzielnicy. Budżet obywatelski może sprawić, że się włączą w to. Ale na przykład czy w przypadku, bo w sumie dzielnice są nierówne w Krakowie i pojawia się też taka idea, czy ten budżet powinien być wprowadzany na poziomie dzielnic, że wszyscy mieszkańcy danej dzielnicy na przykład głosowaliby za danym projektem, czy powinno się to ograniczyć do jakiegoś obszaru? Można zrobić mieszane rozwiązanie, można spróbować zrobić to i to. To jest kwestia do dyskusji. Można by spróbować, jeżeli to ma być program pilotażowy, który z definicji zakłada pewne różne warianty, można byłoby to zrobić wielowariantowo. Można zastosować to rozwiązanie pierwsze albo drugie i zobaczyć, które jest lepsze. Tak, ale właśnie mam na myśli, że prądnik czerwony na przykład, czy byłaby szansa i czy to miałoby to sens na całym obszarze dzielnicy, czy lepiej byłoby to okroić do jakiegoś... A do jakiego? Jaki kryterium zastosować przy dzieleniu? No to już jest podstawowy problem. Nie, to musiał być cały obszar dzielnicy podzielony na mniejsze części, bo chodzi o to, żeby to też było lokalne, żeby to było małe. Więc podzielona, powiedzmy, dzielnica nawet według radnych, 21 radnych powiedzmy i tam po 50 tysięcy na przykład. Ale na dowolną rzecz, którą mieszkańcy w głosowaniu sami uznają za najważniejszą. Wtedy to ma sens. Dobrze. I ostatnie pytanie prawnicze. Tak. Czy pana zdaniem dzielnice powinny mieć osobowość prawną? Oczywiście. To jest podstawowy warunek, żeby można było, żeby pieniądze mogły być wydawane bezpośrednio, a nie przez instytucje miejskie. Że jak robimy jakieś zadanie, to my decydujemy o tym zadaniu, a nie to, że musi przejść ZBK, przez ZEO, przez ZIKI, przez inne instytucje, bo to jest bez sensu. Tak, osobowość prawna to jest podstawowy warunek działania dzielnicy. To chyba wszystko. Boże, chciałby pan jeszcze coś dodać? Nie, wszystko się pan powiedziałem. To dziękuję bardzo. Ja dziękuję również.